Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie już w przedostatnim odcinku z Lara Croft and the Garden of Light. Dzisiaj zajmiemy się poziomem właśnie przedostatnim, czyli The Mirror's Wake. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Z tego co pamiętam, na niego mamy 6 minut. Tak? Nie pamiętam. A tak, 6 minut. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że pójdzie mi w porządku w miarę. No bo nie powinno być, myślę, że bez większych trudności dam radę. A co? Bym się nie nazywał Fenix. Ja dobra, żartuję, ale... Okej, tutaj szybko zapintalamy. Bo wtedy szedłem z tą kulką i to mi tam trochę czasu zabrało. Ale tutaj musimy być bardzo szybcy, no bo to jest czasówka i bez opintalania się trzeba to wykonać wszystko. Czekajcie? Okej. O, smutne jest to, bo wczoraj skończyłem serię z Mortal Kombat X i chyba jutro albo pojutrze, bo skończę serię z Guardiana, no. Życie. Wow. Tak, bo tutaj mamy tych przeciwników, którzy mają te klucze. Kurde, nie lataj tak jak dupa, Raj. Kurde, zabij go! Myślałem, że to tak trudno zabić takiego. Czy on jest w ogóle do zabicia? Dobra, tam mamy pierwszy klucz. Ale nim się zajmiemy później. Tak czy siak, tak, teraz musimy. Wygincie. Fary parszywce jedne. Wow. Czy trafię do kulki? Trafiłem. A to jest nadzwyczaj ciekawe, bo tutaj się w tym labiryncie pamiętam gubiłem. A on był w jakiś tam sposób trudny. Aczkolwiek do zrobienia. Wszystko jest możliwe. A wiecie co ja sobie? Kurde, no trudno, zginąłem, ale się nie podajemy. Czekajcie. Okej. Okay. Mamy to. I ile? 3 minuty. Jak się szybko postaram, to mi się uda. Dlatego to mam zamiar uczynić i dlatego uciekam. Ile wlezie! Tak, i z tego pamiętam. Dobra, mamy. Więc tak, mamy pierwszy. Nasz ten. O, mamy już dwa, okej. Okay. Nie, bo myślałem, że trzeba je włożyć, ale dobra. I ostatni teraz nam został, facio. Teraz jak pokonamy ostatniego strażnika, no to zakończymy, bo już musimy wszystkie klucze i będzie gites. Okej. Okay. A rozumiem, że tam... Kurde, trzeba go pokonać. A to jest naprawdę konieczne. To jest naprawdę konieczne. Aaaa.
Dobra, to jest głupie, że trzeba go pokonać, żeby przejść dalej, no ale cóż. Ale on jest naprawdę ciężki do pokonania. Dobra, okej, okay, coś tam, ostatni klucz, mogę iść już. Dziękuję, dziękuję. No idź, jambole! Nie metal, jambole, nie wkurzę. Okej, okay, mamy minutę. No więc ten. Nie myślałem, że ten poziom będzie bardziej. Będzie tak bardziej na, nie wiem. Na więcej czasu, że zostanie, a nie do końca tak jest. Okej, okay, no bramo otwiera się. Jeee, udało się! Przeszliśmy ten poziom. Udało się! Super. Dobra, to możemy pominąć. Tak, Mirror's Wake w 5.23. Subcio. Brawa, brawa. Dobra. Teraz i ostatni poziom przed nami. Xolot Stronghold. Tutaj będziemy się już mierzyć ostatecznie z Xolotem i go pokonamy i będzie już koniec serii. To jest tragiczne, ale trudno. Trzeba się z tym pogodzić. Dobra, więc mam nadzieję, że ten przedostatni odcinek z Lara Croft and the Guardian of Light wam się spodobał i do zobaczenia już w ostatnim odcinku, w którym pokonamy Xolota w czasówce i zakończymy serię. Pa, pa!